27 debiutant w tym roku i 447 notowana na rynku. Nikonek, spółka przebywa z daleka, bo z Jasła. Są z nami dzisiaj pan prezes zarządu spółki Telegram, Aleksander Stojek. Pani Katarzyna Stojek, która jest przewodniczącą Rady Nadzorczej. Pan Michał Więzik, reprezentujący autoryzowanego doradcę Wyspiskie Biuro Konsultingowe. Jest to 27 spółka na rynku Nikonek w tym roku. W pierwszym kwartale zadebiutowało 12, tak więc to już jest 15 w drugim kwartale. To jest dobry prognostyk przed kolejnymi miesiącami. Kwartał na kwartał, mam nadzieję, że będzie dynamicznie rosła liczba spółek. Dzisiejszy debiutant spółka Telegram jest operatorem telekomunikacyjnym. Świadczy usługi dostępu do internetu, telewizji, telefonii. Działa przez własne sieci teleinformatyczne, stale rozwija sieć własnych światłowodów i radiolinii w celu rozszerzania biznesu i zdobywania nowych klientów. Jak wszyscy wiemy, w tej branży jest olbrzymia konkurencja zarówno lokalnych operatorów, jak i wielkich firm ogólnokrajowych, a nawet ogólnoświatowych, które właśnie świadczą na terenie Polski takie usługi. Tak więc fakt, że spółka nie tylko utrzymuje się na powierzchni, ale po prostu ciągle rozwija i poszerza bazę swoich klientów, jak najlepiej świadczy o mądrości zarządu i przyjętej strategii rozwojowej. Teraz proszę pana prezesa o kilka słów przywitania. Dzień dobry, chciałbym wszystkich przywitać na debiucie spółki przedsiębiorstwa telekomunikacyjne Telegram z Jasła. Z tego miejsca chciałbym przede wszystkim podziękować moim pracownikom, którzy w tej chwili no, nie mogli tutaj przybyć, bo realizują inwestycje właśnie na terenie Podkarpacia. Z tego miejsca również chciałbym podziękować i akcjonariuszom, którzy uwierzyli w spółkę i wierzą w przyszłości, ale również Radzie Nadzorczej, która cały czas nam dopinguje do pracy, zarządowi giełdy, że dopuściła spółkę do publicznego obrotu, a autoryzowanemu doradcy za to, że pomógł nam w tym całym procesie przejść to w miarę sprawnie i gładko. Państwu oczywiście dziękuję za przybycie. No i tyle może tytułem wstępu, to później będziemy omawiać jeszcze jakby istotę działalności spółki, jej historię, wymogi finansowe i co dalej ze spółką będzie się działo, jeżeli chodzi o jej rozwój. Dziękuję bardzo. Za chwilę wręczę spółce symbolu debiutanta na rynku Nikonek. Zanim to nastąpi, chciałem życzyć spółce, żeby dzisiejszy dzień, czyli debiut na alternatywnym rynku akcji, był takim kamieniem milowym w rozwoju spółki, zdynamizował rozwój działalności spółki. Kilka takich podstawowych rzeczy, żeby przybliżyć działalność.
spółki, główne usługi, kto jest akcjonariuszem, jaka jest dalej strategia jej rozwoju oraz wyniki finansowe, te historyczne i te, które w tej chwili udało nam się osiągnąć. Ważnym też elementem prezentacji będzie omówienie pokrótce celów emisyjnych, jakie chcemy zrealizować, jakie realizujemy, jakie już zrealizowaliśmy. I tak, jeżeli chodzi o historię spółki, program jest, rozpoczął swoją działalność jako klasyczny operator telekomunikacyjny, budowany od wielu lat przez pracowników Zakładu Tworzyszkowskich Gawet w Jaśle, jako Wydział Łączności. Budowa sieci telekomunikacyjnej trwała właściwie od lat 50. Mówiąc sieci teleinformatycznych, mam na myśli również infrastrukturę kanalizacyjną, infrastrukturę kablową, która na dzień dzisiejszy obejmuje około 200 km fizycznie, nie radiowych, tylko fizycznie sieci na terenie zachodniego Podkarpacia. Spółka jako osobny podmiot został wyodrębniony w 1956 roku. Wkładem do tej spółki była właśnie część związana z infrastrukturą spółki budowaną przez Wydział Łączności Zakładu Sztucznych Danych na terenie Jasła i okolicznych miejscowości. Podmiot prawny zmieniliśmy w 2012 roku. Spółka została zarejestrowana w KRS-ie jako spółka akcyjna z kapitałem zarządzającym 1 000 000 zł. Kolejnym elementem jest przedstawienie Państwu, jakie usługi świadczymy. Podstawową usługą jest świadczenie dostępu do internetu dla klientów biznesowych i indywidualnych, transmisję danych dla podmiotów biznesowych i innych mniejszych operatorów, usługi telewizyjne, które udało się wdrożyć w 2012 roku. Wymagało to pewnej modernizacji sieci i nakładów finansowych, które rzutowało później jakby też na wyniki finansowe. Spółka oczywiście również przedstawia, czy możliwe klientom nabycie urządzeń końcowych, tak zwanych CPE, serwerów dla klientów biznesowych oraz centra dla firm. To jest jakby przedstawione to, co o czym Państwo już wiedzą. Zarząd spółki to jestem ja oraz Pan Zbigniew Pirus, który był właściwie pracownikiem tej firmy od początku jej powstania. Rada nadzorcza wyrażona z przedstawicielem Rady Nadzorczej i przewodniczącą. Po zrealizowaniu emisji prywatnej w zeszłym roku spółka zwiększyła swój kapitał zakładowy o 360 000 zł, wyemitowała 3 600 000 akcji. Aktualna struktura akcjonariatu wygląda w ten sposób. Jednym z głównych naszych akcjonariuszy jest Runicom Capital, to jest fundusz inwestycyjny, spółka Prymus Tesla. Oczywiście ja, przewodnicząca Rady Nadzorczej. Strategia rozwoju. Aktualnie koncentrujemy się na tym, żeby pozyskać środki unijne. Dlaczego? Dlatego, że spółka działa na terenie zachodniego Podkarpacia. Ten obszar, może Państwu nie jest znany, ale infrastruktura nie jest tam jeszcze rozwinięta na tyle dobrze, żeby można było świadczyć kompletne usługi telekomunikacyjne, kompletne, czyli tak naprawdę wszystko, co jest dostępne po łączy światłowodowym. Internet, telewizja, telefonia cyfrowa, monitoring. Mamy również opracowany pewien model, dzięki któremu chcemy zwiększyć zasięg naszych działań. To jest to model tak zwanego hurtowego dostępu do sieci operatorów większych niż m.in. TPS-a. Aby go wdrożyć,
założyć też podjęliśmy pewne czynności, to znaczy tutaj chodzi o jeden z celów emisyjnych, czyli zakup systemu informatycznego do obsługi ruchu czy danych, które przekazują operatorzy sieci, telekomunikacja polska, media czy operatorzy sieci komórkowych. To jest w tej chwili etap wdrożenia tego modelu na takiej początkowej fazie. No myślę, że jeszcze w tym roku będziemy mogli się pochwalić też konkretami. Rozwijamy również, zaobserwowaliśmy również, że jest dosyć duży popyt na rozwój usług monitoringu, jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa. Tutaj też możemy się pochwalić kilkoma wdrożeniami, jeżeli chodzi o monitoring, jeżeli chodzi o rejestrację tego, co się dzieje na terenach firm, w bankach czy innych obiektach społeczności publicznych. Tak, w skrócie jakby strategia tego, co chcemy robić. Podsumowując, chcemy rozwijać naszą fizyczną sieć, modernizować ośrodki unijne, wdrażać model rozszerzenia naszego zasięgu o sieć, opartą sieć większych operatorów i świadczyć konkretne usługi telekomunikacyjne. Jeśli chodzi o wyniki finansowe, to jest jakby w takim telegraficznym skrócie pokazana struktura tych wyników finansowych, na czym nasz biznes się opiera. 2012 rok to jest jakby taka pewna równowaga, wejście do pewnej równowagi. Dotychczas historycznie spółka swoje usługi, przychody ze swoich usług osiągała głównie z telekomunikacji nagle. Udaje się to w miarę czasu zmienić. Następuje to na dywersyfikację. Usługi telefoniczne głównie pochodzą od biznesu. To jest też jakby takie zabezpieczenie się od tego, że usługi telefonii stacjonarnej są usługami jakby już schyłkowymi. Zdajemy sobie z tego sprawę. Następny element dywersyfikacji naszych przychodów. Jest tutaj plan nowy roku, którą widoczniamy. Chodzi o klientów biznesowych, indywidualnych, jest zadowolona w pełni równowaga. Dążymy do tego, żeby ten skutek związany z klientami biznesowymi zwiększał się w stosunku do klientów indywidualnych. Zarokowane też przede wszystkim tym, że chcemy się zabezpieczyć w przyszłości od ekspansji takich operatorów, którzy świadczą swoje usługi za pomocą sieci bezprzewodowych, mam na myśli głównie sieci komórkowe. To też z nimi współpracujemy, to trzeba rozumieć, że część naszych bułkiem światowodowych wynajmujemy operatorom komórkowych. Przychody to jest taka w telegraficznym skrócie jakby przedstawione wielkość przychodów latami. Do zeszłego roku te przychody delikatnie spadały, to było związane głównie właśnie z kryzysem globalnym, że wychodziliśmy z tej części stacjonarnej na rzecz części telefonu stacjonarnego na rzecz telewizji i internetu. Pierwszy kwartał tego roku, tutaj mogę zaznaczyć, że mamy już porównując rok 2012 do 2013, mamy delikatny wzrost. Nie chcemy jakby tam zakładać sobie strasznego tempa rozwoju, tutaj związany z naporami inwestycyjnymi. Chcemy to robić przednimi etapami. Jeżeli chodzi o zysk netto wypracowany przez spółkę w latach 2011-2012, to była delikatna strata związana z kilkoma czynnikami, głównie tutaj mam na myśli wdrożenie nowych usług, restrukturyzację zatrudnienia. Aktualnie na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2013 roku, spółka wykazała zysk netto w wysokości 42 tysięcy złotych. Mam taki delikatny plan, że myśmy założyli, że w tym roku spółka na końcu roku się na 100 tysięcy netto. Nie jest to wiążące. Chcemy przekroczyć ten plan.
Jeżeli chodzi o cele emisji, po co nam było wejście na nieruchomy? Spółka potrzebowała kapitału. Na kilku kluczowych rzeczy, które zaplanowaliśmy sobie w celu ustabilizowania biznesu i jego dalszego później rozwoju. Zmiana lokalizacji serwerowej i jej modernizacja. Tutaj mam na myśli wymianę wszystkich urządzeń stacjonarnych, które były dotychczas w spółce. One były energochłonne. Aktualnie mamy to już za sobą i w tej chwili cały sprzęt, który dysponuje spółka, jest nowoczesny. Z tej pozycji kosztowej dla nas, jeżeli chodzi o rezerwy, jest znacznie, żebyśmy osiągnęli ustalić nasze przenosi. Drugi cel emisyjny, który chcieliśmy zrealizować, to jest rozbudowa naszej sieci światłowodowej. I teraz o projekt okolicznych miast. To tutaj głównie o teren zachodniego Podkarpacia. Z tym, że nie było to jakby samo w sobie celem emisji, tylko jakby dodatkiem do tego, co robimy, mam tu na myśli pozyskanie środków z Unii Europejskiej, które w tej chwili można pozyskiwać na Podkarpaciu, na terenach wschodniej Polski. Jest kilka programów operacyjnych, w których bierzemy udział. Mamy podpisane umowy, jedną w tej chwili realizujemy na terenie trzech miejscowości. Mam nadzieję, że to również pomoże ustabilizować biznes i rozpocząć wzrost strony przychodowej. Następnym celem jest właśnie to, o czym wspomniałem wcześniej, jeżeli chodzi o zmianę systemu informatycznego, dostosowanie go do naszych planów strategicznych, możliwości świadczenia usług telekomunikacyjnych również na sieciach innych operatorów. System został już na dzień dzisiejszy wdrożony, w tej chwili trwają jeszcze ostateczne testy, przyjmujemy dane od innych operatorów, poprawiamy je. Właściwie można powiedzieć, że w przyszłym miesiącu system będzie pracował w tym celem to jest jeszcze taka spółka, która, tak jak powiedziałem wcześniej, ma własne sieci teleinformatyczne, które się różnią od tych klasycznych ISP, operatorów ISP radiowych. Telegram posiada 200 km własnych sieci wybudowanych, kanalizacji ziemnej, kanalizacji innych operatorów, również na podbudowie słupków. My to musimy modernizować, doprowadzać do tego, żeby można było w tych samych miejscach dołożyć jeszcze światłowód i zwiększyć prędkość oferowanych usług dla klientów końcowych. To samo dotyczy ostatniego punktu, jeżeli chodzi o budowę sieci światłowodowej na terenie samego miasta Jasło, bo historycznie rzecz biorąc, ta część, gdzie spółka funkcjonowała, była oddalona o kilka kilometrów od Jasła. W tej chwili została wybudowana sieć do samego miasta Jasła. Zostały podłączone instytucje do naszej sieci, które korzystają z naszych usług, głównie telefonii cyfrowej i dostępu do internetu. To tak pokrótce, jeżeli chodzi o cele emisyjne i o przedstawienie spółki. Jeśli ktoś będzie miał pytania po prezentacji, to ja zapraszam do rozmowy ze mną, wyjaśnię wszelkie wątpliwości, to było wszystko. Dziękuję.